Cedric i drużyna X na czarno-żółto. Przywitajmy brawami obie drużyny. Sędzia główny rozpoczął spotkanie pomiędzy Wisłą Kłodzką i KS-em Katowice w numer 25 kolejki na pierwszej linii. Czerwiński, nie, Czerimagicz będzie strzelać, strzela takiego szczura, posłał po ziemi, odbija bramkarz, ale jeszcze Czerwiński do tego dochodzi i dośrodkowuje w pole karne. Frańczak jednak wchodzi już w pole karne, będzie dośrodkowywać Czerwiński, dobra, centra jest Gonczesz, tam przeszła piłka, Gonczesz strzelał głową, jednak Czerwiński odchodząca, rzut rożny, dośrodkowanie, strzela Kamiński, jest gol! Jest 1-0! Krasnowski albo Kamiński. No Selu, mówiłem ci, że strzeli Kamiński i Krasnowski po podaniach, ale mamy 1-0. Nie wiadomo kto strzelił, ale jest 1-0. 16 minuta Krasnowskiego, Czerimagicz do Czerwińskiego. Czerwiński do Fosmańczyka. Fosmańczyk przekłada na lewą nogę, ucieka jeszcze Jóźwiak. Jóźwiak wchodzi w pole karne, Jóźwiak strzela. Jóźwiak i nie ma broni, bramkarz albo Śliński. Rzutu rożnego, Czerwiński dochodząca piłka, dobra, skacze Prasnowski, Gonczesz, 2-0, Grzegorz Gonczesz. Chyba Gonczesz pomylił trybuny, bo tam nie ma kibiców Gieksy, ale jest gol. No masz tu gdzieś radio chyba, tak? Nie. To co to się odbija? 2-0, no Gonczesz to jak była przecież śpiewka Will Grigson Fire. No trochę tak, Czerimagicz, Czerwiński. Dobra, wtrzutka. Jeszcze tam Gonczesz, Prażnowski wybijałem piłkę, gracze Puław na rzut. Ale rzut rożny, dośrodkowanie Czerwińskiego. Znowu dobre, skacze Prażnowski! Łapie bramkarz piłkę. No, do piłką powalczy teraz Lebedyński w powietrzu. Zostawił się Jóźwiak. Lebedyński ma teraz trochę więcej miejsca, ale w polu karnym jest tylko Gonczesz. Lebedyński czeka na Jóźwiaka. Jóźwiak wchodzi w pole karne. Jóźwiak wycofuje na 16 metry. Zejdler, lewa noga, ale strzał za wysoki na do środka, 30 metrów od bramki, idzie Sapała, pomaga teraz strzelenie piłki w pole karne, Abramowicz łapie, groźna akcja, jeśli Gonczesz swoje zrobił, więc nikt tutaj złego słowa o nim nie powie, ale my potrzebujemy, no łap to. Teraz Foszmańczyk znowu, ale on jest sam naprzeciwko trzech rywali. Teraz Mandrycz, prawa strona, zabrał się z piłką. Mandrycz, właściwie to lewa strona, ale prawa. Teraz Foszmańczyk oddaje strzał mocny, dobija Lebedyński i gol! Mikołaj Lebedyński, 3-0! W końcu Mikołaj trafia! Mandrycz wywalczył piłkę, dostał piłkę na lewej stronie, podał do Foszmańczyka, Foszmańczyk oddał strzał, a Lebedyński dobija tą piłkę i jest 3-0 dla Gieksy. No, nie będziemy jakoś przesadzać, że tu jakiś wielki mecz gramy, chociaż teraz dobra akcja się zapowiada. Foszmańczyk do Prokicza, Prokicz złapał piłkę w narożniku 16, Prokicz na prawą nogę oddaje strzał, ale za lekki bramka. Nie no, oczywiście bez żartów, dośrodkowanie z rożnego, Abramowicz łapie piłkę, będzie jeszcze też... No na stronę to jedno, ale teraz Lebedyński kapitalnie się uwolnił spod rywala. Lebedyński do Mandrycza, Mandrycz jeszcze przed bramkarzem, Mandrycz, ale wprost bramkarza, sytuacja dla niego. Patejuk nad murem, nie, w mur, kontra Gieksy, jest czy nie ma, nie ma, jest rzut rożny Wisły jeszcze, dośrodkowanie w pole karne, wybija Prażnowski, kontra Gieksy, kończy sędzia, czy jeszcze da zagrać kontrę? Idzie Czerwiński, ale że on poszedł do tej kontry, szkoda, że nie mógł jej. Koniec. Nie, koniec. Tak, koniec meczu. Gieksa wygrywa 3-0. W tym momencie sędzia kończy spotkanie. Wynik.